Cześć wszystkim, zadanie 15 z egzaminu 2017 na próbkę stopu miedzi z cynkiem o masie 4 gram podziałano 200 cm sześciennymi kwasu solnego o jakimś stężeniu. No to mamy na pewno miedź, czyli tutaj Cu, tu mamy cynk. No i jak wiemy, reakcja taka po prostu z miedzią nie zachodzi w ten sposób. Jest reakcja, gdzie tu jeszcze bierze udział tlen w tym, prawda? To wtedy jest taka opcja, że ta reakcja będzie zachodziła, ale ta niestety nie, albo niestety, to już jak chcemy sobie tam zinterpretować, prawda? No to tutaj reakcja z HCL-em jak najbardziej zachodzi, czyli będziemy mieli ZnCl2 plus H2. Dobra, na podstawie całość, czyli tak, to razem i to, czyli masa próbki początkowa, to było tam 4 gramy, sobie tak zapiszę 4 gramy po prostu, 200 cm kwasu o takim stężeniu, no to z tych dwóch danych oczywiście liczymy sobie liczbę moli, czyli tutaj mamy 0,2 decymetra, czyli liczba moli kwasu taka sumaryczna, prawda, no to 0,2, czyli 200 cm sześciennych w decymetrach sześciennych razy 0,8. No i po prostu wymnażamy sobie, zapisujemy wynik i mamy liczbę moli. Tutaj mamy 16. Sobie cofniemy to i 16 napiszemy, tak? No, no i to w molach, tak? Oczywiście też mol. Dobrze. Roztwór otrzymany po reakcji rozcieńczono wodą do objętości 250 cm sześciennych, a stężenie jonów wodorowych w tym roztworze było równe tyle. Ok. Czyli musimy sobie policzyć z tej objętości oczywiście i z tego stężenia. Możemy sobie policzyć liczbę moli tego HCl-u, no bo ona będzie równa liczbie moli H+, ze względu na to, że jest to kwas mocny i rozpada się całkowicie, prawda? Czyli tutaj znowu mamy 0,25 decymetra sześciennego razy 0,4. No dobra, no to mamy 0,1 mol. OK. Czyli jeżeli teraz odejmiemy od siebie te liczby moli, które tutaj policzyliśmy, czyli to i to, czyli mamy tak, liczba moli to minus liczba moli HCl-u pozostałego po tej reakcji jest równa 0,16 minus 0,1, czyli to będzie ilość HCl-u, czyli to będzie, zróbmy sobie tak, m HCl-u reagującego w tej reakcji, czyli biorącego udział po prostu. No to wystarczy odjąć, czyli tutaj będziemy mieli 0,06 mol. Czyli tyle nam przereagowało tego HCl-u tak naprawdę, czyli tutaj 0,06 mol. Zatem tego musiało być dwukrotnie mniej, ponieważ tu mamy jedynkę, czyli liczba moli cynku tej reakcji to jedna druga, no dwa razy mniej ma być, tak? Tu mamy dwójkę, tu jedynkę, czyli połowa 0,06, czyli to jest tam 0,03, prawda? Mola naszego cynku, a masa molowa cynku z układu okresowego, no to tam 65 gram na mol, powiedzmy. I z tych dwóch danych możemy wyliczyć masę cynku znajdującego się w tej próbce na początku. Czyli wymnożymy sobie tą naszą liczbę moli przez naszą masę molową tego cynku. Czyli to jest tam 1,95 gram. Ok, cała próbka miała 4 gramy w takim razie. Czyli żeby policzyć, ile tam było miedzi, masa Cu, no to od tych 4 gram trzeba odjąć to, co nam wyszło. Czyli odejmujemy tam prawie 2, prawda? Także to jest 2,05 grama
naszej miedzi. Dobra. Ile gram miedzi znajdowało się? Wynik końcowy do drugiego miejsca po przecinku, także to całe zadanie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, to nic nie kosztuje. Cześć!